aktorskiej, a w szkolnych przedstawieniach grała tylko dlatego, że były one pretekstem do zwolnienia z lekcji. Małgorzata Zajączkowska, niezwykle utalentowana polska aktorka, swoją naturalnością oczarowała jednak samego Woody'ego Allena. Jest też jedną z niewielu polskich aktorek, które choć zasmakowały życia za oceanem, zdecydowały się na powrót do kraju. Po tym, jak wcieliła się w drugoplanową rolę Jadwigi w filmie Wrogowie Pola Mazurskiego, świat oniemiał. Świetny film z jej fantastyczną rolą, naprawdę świetną. Byłem pełen podziwu. Zachwyciła krytyków i, o czym mało kto wie, była jedną z faworytek do oscarowej nominacji. Obok niej partnerowały, ja raczej także ona razem z nimi grała, Angelica Houston i Lena Olin, i obie dostały te nominacje. I wówczas odezwały się głosy, że prawdopodobnie najlepsza rola drugoplanowa nie otrzymała nominacji tylko dlatego, że aktorka pochodziła z kraju komunistycznego. Jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Sam Woody Allen, oczarowany talentem aktorki, dopisał dla niej rolę Lily w komedii Strzały na Broadwayu. Po powrocie do kraju zagrała w wielu filmach i spektaklach. Polskim widzom znana jest też z seriali Złotopolscy i Na dobre i na złe. Przede wszystkim doceniam to, że tutaj jestem. Największy rozgłos zyskała jednak dzięki roli w filmie Jerzego Sztura Pogoda na jutro. Czasami niedobrze jest mieć na planie dobrą przyjaciółkę za aktorkę, bo lepiej się jest czasami posprzeczać, pogmatwać na planie niż właśnie mieć taki rodzaj komfortu, który Małgosia daje. No jest wielką aktorką, jest wspaniała. Aktorka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Już za kilka miesięcy rozpocznie zdjęcia do filmu Noc Walpurgi w reżyserii Marcina Bortkiewicza, w którym wcieli się w postać operowej diwy. A Małgorzata Zajączkowska jest już w naszym studiu, oddaję więc głos Markowi Zającowi. 16 lat spędzonych w Stanach Zjednoczonych i to lata wielkiej, rozwijającej się kariery. Mhm. Dlaczego pani wraca do Polski? Pytają teraz ludzie przed telewizorami. Ale od kiedy wróciłam właściwie wszyscy mnie o to pytają i mówię, nie ma żadnej wielkiej tajemnicy, sama nie potrafię konkretnie bardzo powiedzieć. To się zbierało, myślenie, nostalgia, role właściwie tylko z akcentem, co bardzo męczy ciągle słyszeć, gdybyś nie miała akcentu, to jest to rola dla ciebie. I to takie napawanie się, że się grało z wielkimi gwiazdami, że się je widziało od kuchni, że jest fantastycznie, ale ciągle jestem tą garbatą siostrą. I dlatego warto wrócić. To była taka kropka nad i, kiedy sobie z tego zdałam sprawę, to postanowiłam wrócić. Ale te 16 lat w Stanach Zjednoczonych na pewno odegrały ogromną, ogromną rolę. Czego pani się tam nauczyła? Nie mam pojęcia. Tym, kim jestem, to jest 16 lat w Stanach. Przed tym jeszcze mieszkałam 2,5 roku w Paryżu. Ale to wszystko mnie ukształtowało na pewno. Przecież ja tam pracowałam, tam się urodził mój syn, tam należałam do związków zawodowych, tam płaciłam podatki. No, wszystko to kształtuje człowieka, prawda? Oczywiście bardzo ważne są spotkania z ludźmi i mam tu na myśli nie tylko ten okres amerykański, bo tu oczywiście padają wielkie nazwiska jak Glenn Close czy wspomniany w naszym materiale Woody Allen, ale wszystko zaczęło się chyba od wielkiej reżyserki Agnieszki Holland. Z Agnieszką to jest w ogóle coś bardzo dziwnego, dlatego że Agnieszka pojawia się w moim życiu i zawsze coś się wtedy zmienia i jakiś nowy tor mam Czyli w swoim życiu. Agnieszka Holland przestawia zwrotnicę pani życia. Tak. I pierwszy raz spotkałam się z Agnieszką, kiedy zdałam do szkoły teatralnej w filmie Zdjęcia próbne. Potem znałyśmy się, spotykałyśmy się, wyjechałam do Paryża. Dzięki i przez Agnieszkę zostałam w Paryżu, bo zostałam jeden dzień dłużej niż zamierzałam, żeby po prostu się z nią zobaczyć, bo nie wiadomo było, prawda, czy w ogóle się jeszcze kiedyś zobaczymy. I ten jeden dzień zaowocował właściwie 19-letnim pobytem za granicą. Po czym dzięki niej zagrałam Pola Mazurskiego. Agnieszka była osobą, która spotkała go i mnie zaproponowała do roli Jadwigi. Więc jak kręciłyśmy Janosika, to pytałam się: Agnieszka, a co teraz? A ona się odwróciła i mówi: Czechy? Ja mówię, nie wiem, wolę na razie tutaj. Kiedyś w jednym z wywiadów wspominała pani, że w Polsce brakuje ról dla dojrzałych aktorek. Jak pani sądzi, dlaczego? Znaczy, w teatrze one są, ale też jest...
Jest, no bo u nas jest moda w tej chwili na bardzo, bardzo młodych ludzi. I jeżeli porównamy na przykład telewizję francuską, czy telewizję nawet amerykańską, czy hiszpańską, to jednak tam te dojrzałe osoby są bardziej obecne niż u nas. Mają swoją historię. U nas jest albo sąsiadka, albo matka, która jest i wyjeżdża, albo pomoc do dziecka. To są wszystko szczątkowe role. Natomiast tam buduje się jednak te postaci pełne, które mają własne życie. Moim zdaniem jest to tyle ciekawe, że ja oglądając Miłość dwudziestolatków patrzę z dystansu i myślę, oj, byłam, już wiem, jak to się skończy, kochanie, jeszcze nie raz tak będzie. Natomiast jako dojrzałą osobę oglądam, ja się z nią w jakiś sposób potrafię spersonifikować. Ja wiem, jak ona myśli, ja ją bardziej czuję, więc tak mi się wydaje. Poza tym niewiele młodych ludzi ogląda telewizję, głównie siedzą na internecie, latają po różnych kanałach, prawda, oglądają inne rzeczy gdzie indziej. A jednak gro naszych telewizów to są ludzie dojrzali. A o jakiej roli pani marzy? O roli diwy operowej. Oj, tak przechodzimy do czegoś, co już się właściwie ziszcza. Ale wie pan co, bo ja nie mam takiej roli, którą chciałabym... Nie, chociaż kurczę, nie, jest. Proszę się przyznać. Jest taka rola. To jest w sztuce Bergmana, którą zaczęliśmy z Marcinem Bortkiewiczem robić. I z różnych względów musieliśmy przerwać. Ale jeszcze do tego na pewno wrócimy. A ten kameralny film, który powstaje, kameralny, ale z wielką siłą emocjonalnego rażenia, co to za projekt? Tak. Noc Walpurgi na podstawie monodramu, który napisała Magda Gauer, Marcin Bortkiewicz, reżyser, wpadł na pomysł, żeby z tego napisać scenariusz. Usiedli z Magdą, napisali razem scenariusz. Muszę się pochwalić, specjalnie dla mnie. I jest to dwuosobowy film, gdzie do wielkiej diwy operowej w 69 roku, która właściwie jest u schyłku swojej kariery, ale no to jest klasa Callas, przychodzi młody człowiek z Polski, żeby zrobić z nią wywiad. I w garderobie spędzają całą noc, fundując sobie potworne piekło. Ale o tym nie wiedzą, bo przechodzą przez euforię, przez wspaniały czas, przez czas, który właściwie zostawi piętno na całym ich życiu. Jest śmiesznie, jest kwaśno, jest zabawnie, jest strasznie. No ja myślę, że każda aktorka marzy o takim scenariuszu. Przeczytał ten scenariusz pan Jerzy Antczak. Zachwycił się i zgodził się być opiekunem artystycznym. A kiedy możemy liczyć na film na naszych ekranach? A to już jest kwestia produkcji. My chcemy to robić lipiec, sierpień. No więc ten postprodukcyjny okres, myślę, że 2015, tu, żeby się udało. To w takim razie bardzo mocno trzymamy kciuki i od razu chciałbym się umówić na rozmowę w tym właśnie studiu przed premierą tego filmu. Bardzo chętnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską kończy nasze dzisiejsze spotkanie również z Państwem. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za to, że byli Państwo z nami. Zapraszam oczywiście do oglądania Polonii 24 jutro o tej samej porze w telewizji Polonia oczywiście. Do zobaczenia.